A w dzisiejszym odcinku, na waszą prośbę, zagram Monako. I w sumie, moi drodzy, możecie też potraktować ten odcinek, jakbyśmy grali Andorą, bo to jest w sumie taka sama rozgrywka. To prawda, tutaj Andora stoi o wiele gorzej, bo Andora ma dwa razy mniej ludzi, mniejszy przyrost, ekonomię mniejszą. Może jeszcze Andorą kiedyś zagramy. Ale z tego, co widzę, Malta na przykład, ona bardzo podobne ma statystyki tutaj do Monako. No ale dobra, spróbujemy, moi drodzy. Ogólnie challenge tutaj był taki, żeby albo podbić całą Europę, albo być chociaż top 5. W sumie na jedno wychodzi. Dobra, na samym początku, moi drodzy, jeżeli chodzi o technologię, no tutaj potrzebujemy przyrostu ekonomicznego i to dosyć sporo. Rzućmy sobie na 15, tak samo populację. I 10 sobie wrzucimy w utrzymanie wojska i w badania. Zainwestujemy sobie całe te hajs, co mamy w ekonomię. I tutaj też postaram się no jak najwięcej pieniędzy wkładać do Monako, żeby się rozwijało. No nawet coś takiego. Bo potrzebujemy na początku no sporo pieniędzy, żeby podbić cokolwiek. Będziemy sobie poprawiać relacje z Francją, z Włochami. Miejmy nadzieję, że nikt nas nie zaatakuje przez dłuższy czas. W ogóle tutaj wziąłbym pożyczki. Nawet wszystkie 5 i tutaj inwestował. Zresztą nie daje aż tak dużo, no ale zawsze coś. Widzę, że tutaj badania strasznie dużo zżerają, a w sumie bardzo powoli idą, więc w sumie olejemy je na razie, bo lepiej pieniądze poświęcić tutaj na ekonomię. Mam już tutaj 7500 w ekonomię. Zobaczmy, jakbyśmy tak zminimalizowali te towary i inwestycje, ile my zarabiamy. 647, dobra, to już jest całkiem fajna liczba. Teraz sobie podkładam pieniądze na jakieś wojsko i trzeba będzie coś zaatakować małego. I moi drodzy, ja wam tylko przypomnę, że jeżeli odcineczki z Age of History 2 wam się podobają, nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, komentarza i subskrypcji, a tutaj macie wspierających. Dobra, w jednej turze tutaj możemy 4000 wystawić, a w drugiej tutaj 2000. Okej, 6000 armii w sumie. To wystarczy na Maltę, się przekonamy. Zapiszmy sobie grę, jakbyśmy miał wczytywać. Wypowiadamy wojnę, szybki desancik, zobaczmy. Dobra, udało się. Zostawię tutaj 1000 jednostek, żeby sobie podkładać pieniądze i zaraz to zasymilować. Zobaczmy też na dyplomację, kto nas za bardzo tutaj nie lubi. Algeria, okej, to trzeba z nim poprawić relacje. Hiszpania, no i tutaj dużo krajów. Turcja nas bardzo nie lubi. O, Polska padła, widzę. Czechy i Niemcy wleciały. Kurde, Słowenia urosła, to niedobrze, chciałem Słowenię podbić. Ja bym zrobił próbę na Cypr. Czy uda się tu wlecieć na Cypr? Okej, tu udało się, wyszliśmy, a tutaj? Dobra, udało się, okej, Cypr jest nasz. Już mamy w sumie 4 prowincje, więc powoli tutaj rośniemy w siłę. Już jesteśmy w top 100. No, zaczyna się robić ciasno w tej Europie. Tak patrzę, co byśmy mogli tutaj jeszcze porobić, co podbić. No są tutaj takie prowincje, Wyspy Owcze, Dania, Aland. Co byśmy mogli podbić? Zajmijmy Gibraltar, elegancko. Teraz te wysepki tutaj blisko Francji oraz Anglii. Dobrze. Teraz czas na Danię. Okej, Dania też tutaj wojska nie miała. Czy się uda jeszcze tutaj te wyspy zająć? Aland. O kurde, wow, ale blisko. Że tak powiem, idealnie. Arabia Saudyjska mi wypowiedziała wojnę. No nie, ale oni raczej, kurde, trudno powiedzieć, czy dadzą radę się do nas dostać. Nowe prowincje już mi się tutaj asymilują. Dojdzione spamie o pokój do Arabii oraz do Łotwy. Oni coś mi się na Cypr chcą desantować, no ale nie dają rady, chłopaki. No, udało mi się z nimi wywalczyć pokój. Ciągle tutaj poprawiam relacje z sąsiadami. I Ameryka, jaka agresywna, przejęła i Kanadę, i Meksyk. Kurde, i Szwajcaria mi tutaj wleciała w Chorwację. Ja chciałem zająć Chorwację. To może wlecę w Bośnię. 12 tysięcy to niedużo, ale trzeba spróbować. Chociaż tutaj nawet, co nie? Przejąć te tereny. O, zrobić coś takiego, tu wlecieć. Wypowiedzieć wojnę Macedonii. Wlecieć w Macedonię. Cyk. I tutaj jeszcze wchodzimy. Cyk. Bierzemy te tereny od Macedonii. I moglibyśmy zabrać te tereny od właśnie Bośni. No kurde, oni mi się tu desantują. A ja pieniędzy nie mam. O nie, oni z od Kosowa idą. No co za... Hamy. Po wielu zmaganiach udało nam się tutaj zakończyć wojnę z Bośnią. I też tutaj przygotowałem małą armię. Na Bośnię po raz drugi. Zobaczmy, czy się uda. No po 7000 jednostek, to już całkiem fajne liczby. Dobra, na razie oni tutaj atakują po 300. Dobra, tutaj wchodzimy bardzo ładnie. Tutaj wyślemy sobie połowę i tutaj połowę. Dobra, na razie tam będziemy stać. 5000 stąd wyszło, no to całkiem sporo, okej. Okay. Dobra, 4000 się tu rozbiło i mogę zacząć się tutaj rozlewać. No to są już tereny europejskie, więc tutaj już... Fajna liczba populacji jest. Zróbmy tak i tak. Tutaj wyślijmy może z jakiś taki mały 1000 i resztę tutaj na stolicę. Cyk, cyk. Dobrze, Bośnia pada. Bośnia pada, znika z map Europy. O to właśnie chodzi. Tylko weźmy ich sobie. Czyli co jest? Nie możemy ich wziąć ani na wasala, ani całą zjeść. A nie, dobra, możemy wziąć na wasala. Coś mi się w głowie poprzewracało. Dobra, udało mi się ich tutaj... Oczywiście przejąć. Ty, właśnie, po co ja rozwiązuję armię? Jeszcze byśmy mogli tutaj tą Chorwację zjeść. O, właśnie, Chorwacja sama mnie zaatakowała. No to rewelacyjnie.
No i dobra, moi drodzy, tutaj ładnie teren sobie przejęliśmy. Teraz jakbyśmy chcieli z kimś walczyć, no to mamy do wyboru Grecję, Bułgarię, Egipt, Szwajcarię. Trochę tacy mocni przeciwnicy już tutaj dookoła. Ale jest napis Monako, trochę za wysoko, ale już tutaj mamy ładny kawałek ziemi. W sumie ta Grecja prowadzi wojnę z Irakiem i ze Słowenią. Grecję już powoli doganiamy w rankingu, już mam 42 miejsce. Ty, jeszcze tutaj właśnie Grecja zaczęła się bić z Egiptem, to dobrze. To chyba trzeba wykorzystać tą sytuację i pozajmować tutaj nieco terenu. 28 tysięcy wojska, okej. Wpłyńmy sobie tutaj w morze. Tutaj jeszcze nas odgradza przez chwilę Egipt. No dobra, miejmy nadzieję, że jak najdłużej. No sobie wypowiemy wojnę i coś tutaj pozajmujemy, może wyspy właśnie jakieś tutaj. I tutaj tą część turecką, bo tutaj Grecja może nie mieć za łatwego życia, jeżeli chodzi o rekrutację, bo jeszcze tutaj Turcy to jest duża część ich populacji. Dobra, to elegancko, zjadamy sobie tą Grecję, myk, myk, pyk, tutaj już armii żadnych właśnie nie mają, więc sobie praktycznie zajmuję te tereny za darmo. Jakieś 51, 45, co to jest? No i dobra, zobaczmy, co tam inne kraje wezmą, bo mamy Grecję już na 100%. A, i Egipt wziął tutaj to wszystko, no dobra, no to my bierzemy sobie resztę, znaczy tyle, ile się da. No właśnie, bo tu już widzę, że punktów nam brakuje, to może po prostu coś takiego. Zatwierdźmy elegancko. Ja bym tą armię skupił jeszcze tutaj, bo to jest jakieś takie księstwo, które moglibyśmy pewnie podbić tutaj na luzie. Jakieś tutaj księstwo, siema, siema, witam, witam. 13 koła na stolicę, dobrze. Jakieś próby. Kolejne 3 prowincje dla nas. Bo to jest co? To jest Rumunia. A Rumunia trochę tak przestała istnieć. Rumunia jest bardzo słaba, bo ma tutaj tereny. Jeszcze tu ma tereny i tu ma tereny. Ty, to może też byśmy zjedli to. Taki Bliski Wschód byśmy zajęli. O nie, tam stało jakieś wojsko. I to mi ściągnęło wojnę z Irakiem. Nie no, Irak, my koledzy, to był wypadek. Kurde, no ten Irak, no. Niedobrze, trzeba spamić pokojem. No i nawet się zgodzili, jak miło. O, Hiszpania we Francję wyleciała. Patrzcie to państwo. Wielka Brytania tutaj wyszła. Szwajcaria. Rosja tutaj, o nie. Co tu się dzieje? Właśnie trzeba poprawić relacje z Rosją. Ty Włochy jak najpierw przestały lubić, kurde. Może w tą Bułgarię sobie zaraz wlecimy, bo też ma fajne tutaj tereny. W sumie można, mamy tutaj wojsko. Od razu na stolicę, bo jest blisko. Na stolicy zawsze najwięcej wojska mogą rekrutować. To jest akurat dobrze, że to szybko zajmiemy. Tutaj też lecimy. Pyk, pyk, pyk. Dobrze, tu wchodzimy. Na tereny tureckie. Dobra, zobaczymy, czy tyle armii wystarczy. 800, dobra, tu zajmujemy na luzie. Tu wchodzimy. Dobra, po 800 wojska to luz. Tutaj po połowie. Tutaj niech oni sobie idą takim korytarzem. Tutaj się może front połączyć, a nawet zrobimy coś takiego. O, 3 koła. No dobra, to już jest po 12. Kurde, no dobra, ale tutaj już od tej strony będziemy iść. Tutaj też jest duża armia. Aha, desancik na plecy, fajnie. Przeskipowałem turę w ogóle. Brawo ja. No, oni się teraz będą tu rozlewać. Dobra, ale tu się cofniemy, tutaj wchodzimy, cyk, cyk. Tutaj na stolicę. Aha, nie wbiliśmy się na stolicę, no nieźle. Okej, nie jest kolorowo. No nie, ci się będę teraz rozlewać. Dobra, ale tutaj złapiemy. Tu na stolicę znowu wszedłem. Kilka państw wypowiedziało mi wojnę. Djibouti i Szwecja. No dobra, zobaczymy, z tego wyjdzie. Dobra, cyk, zamykamy, okej. Ale ja wam powiem tylko, że ja nie chcę z wami wojny. Ty, czekajcie, Szwecja mi pokazała, że ma tylko 3 prowincje? A tu jest Szwecja, no dobra, to nie zła Szwecja. Dobra, kończmy tą Bułgarię. Jeszcze jakieś tutaj ostatnie próby ataku mają. No i dobra, zobaczmy, co da się tutaj skubnąć. Całkiem sporo. Dobra, możemy ich taki zostawić. Nie chcę mi się bawić wasalizację i tak dalej, od razu dawaj to i tyle. Ty, co jest? Czemu to jedna prowincja się odblokowała? Co tu się dzieje? Ty, teraz jak rozkminiłem, że jak ich nawracamy, w sensie asymilujemy, to jak się nazywa obywatel Monako? Monakin? Monakinka? Manokijczykami. Okej, okay. Dobra, tak teraz kminię, że chyba następnym celem będą Włochy, ale na Włochy to musimy się mega przygotować. Albo Egipt? Egipt 16 miejsce, Włochy 8. No w sumie dobra, to poprawiamy sobie relacje z Włochami, może w Egipt jednak właśnie. Te tereny greckie byśmy mogli przejąć. Dobra, mamy całkiem fajną i pokaźną armię. Lećmy w ten Egipt, tylko czy nas tutaj tak rozjadą, czy może właśnie... A! Akurat tutaj flota płynęła, no dobra, zajęli nam tutaj ten teren, trudno się mówi. Tu już widzę jakieś statki, to pewnie będą chcieli się gdzieś desantować. Okej, okay, no tak tutaj to... Dawaj tam armię tu. Tutaj elegancko, tutaj ich rozwalimy, super. Tu do przodu, do przodu, do przodu. No, desancik na plecy, dobra, to te 14 koła tutaj. A wy do przodu. Cyk, cyk. A te 8 tysięcy ten wysłał tutaj, na tą wysepkę naszą. Na Maltę, żeby to ogarnęli. Gdzie się będą tutaj rozbijać. Okej, okay, wejdźmy tu. Sobie staniemy w tych Atenach, bo to jest twierdza. Oni właśnie będą się tak fajnie wypalać. Dobra, tutaj wbijamy na plecy. Dobra, to już możemy sobie przejść. Dobra, kolejna jakaś tutaj wypalanka. Nikt się nie spodziewał tak potężnego Monako. Cyk i cyk, dobra.
Takie fajne tereny. No Egipt w ogóle jeszcze tu ma tereny, ja nie mogę. Tak, gdybyśmy chcieli już pokój na przykład, to nie? Czy oni by nam go dali? No tak nie bardzo, nie możemy wziąć całej Grecji. Nawet bym nie chciał jeszcze pokoju. Trzeba by... Dobra, niech ta armia na razie tutaj sobie stoi. To nigdy nie wiadomo, gdzie się będą desantować. Zróbmy nawet tutaj porty i mamy niezłe dochody, więc ja jeszcze sobie pooszczędzam pieniądze. Bo taka armia raczej nie wystarczy, żeby się desantować na Egipt. 10 koła. Ale tutaj sobie już dorekrutowałem, okej. O, ci się chcą tutaj desantować, kurde, dawaj tutaj szybko tą armią. No dobra, odbili się o te 30 tysięcy. Dobra, 40 koła prawie, no to już jest fajna liczba. Tutaj się zdesantujmy. Witamy serdecznie w Egipcie. Tu bym tak wysłał tak właśnie po 7 tysięcy, tutaj bym wysłał 19 tysięcy. O kurde. Dobra, tutaj weszliśmy, tutaj mamy stolicę. Ale tu moją armię, ja nie mogę. Dobra, tutaj na stolicę sobie wrócili, ale my już tu wchodzimy. Ja nie mogę, ty, całą armię straciłem tutaj. Ostro. No ale dobra, oni też trochę stracili. No chyba, że dobra, bo już jesteśmy na 12 miejscu. Dobra, bierzemy to co się da. I nara. Trudno, całej Grecji nie zdobyłem. Ale czasami po prostu lepiej zakończyć wojnę i ruszyć po prostu następnym razem, bo tak to nie ma sensu. Tej Rosji już mamy za plecami. Popraw relacje. Ona teraz wjeżdża w Rosję jeszcze w Niemca. Fajne przychody mamy, bo w sumie tutaj z tymi skuwakami się nie... A, badania w ogóle zapomniałem dawać. No dobra, to te badania będzie dawał już. No ale byśmy mogli te Włochy zająć. Byśmy mogli się desantować tutaj i iść przez te Włochy. Bo my tutaj nie graniczymy nigdzie, co nie? Bo tutaj... Tak, tu jesteśmy odgrodzeni przez Hiszpanię. Okej, bardzo fajnie mamy. Więc tak. Włochy, ty w ogóle jak oni spadli na 17 miejsce. My tu robimy desancik. Tyk, tyk. Zajmujemy włoskie tereny. Dobra, tutaj sobie teraz tą armię tutaj przekieruję. Oni będą chcieli tu jakiś desant odwalić, co nie? Tak. Kurde, dobra, zróbmy tak. Chcemy tutaj armię. Tak, o. Cyk, cyk i tak, o. O, Grecja mi wypowiedziała wojnę. Kurde, ja pieniędzy nie mam. No, rewelacja. A czy ja mogę brać jakieś pożyczki? 23 tysiące, jedna pożyczka. Dobra, czyli jak wezmę kilka, powiedzmy cztery, to jestem w stanie się tutaj obronić przed Grecją. Tylko punktów ruchu mi brakuje. No ale dobra. Znaczy wojnę z Norwegią mam w ogóle. Co tu się dzieje? Dobra, więc tutaj już te jednostki będą odbijać ziemię. Tutaj wchodzimy na Włochy. Dawaj, dawaj. Musisz mi wypalać armię, żeby mieć pieniądze. Dobra, tą Grecję to zjem na spokojnie. Nie widzę problemu. A, problemem są Włochy, co się desantują na plecy. Dobra, Grecję kończymy. Nawet sobie zajmuję te tereny. Tutaj we Włoszech już idziemy tak powolutku do przodu, żeby ten prąd tam się przypadkiem nie rozwalił. 10 tysięcy zostawiłem na plecy, bo nie wiem, czy nie będzie jakiegoś desantu. Ja nie wiem, co z tą Norwegią. Jak ona tutaj? Gdzie Norwegia w ogóle ma tereny? Ja nie wiem. Że oni mi się tutaj pchają jakoś. No tu jest Norwegia. Co tu się dzieje? Jeszcze przez Irak przechodzą. No to jeszcze zaczyna jakaś włoska armia. Dobra, tutaj mi ten... No kurde, ta Norwegia. No irytuje mnie strasznie. Jeszcze z tych terenu Iraku atakuje. Więc tam może mi wyjść zewsząd po prostu. Dobra, tutaj jeszcze niszczę tę armię. Tutaj nie udaje się. Tu mi się rozlewają. O, i desantują mi się tutaj, no. Rewelacje. A ja pieniędzy w ogóle nie mam. Dobra, leć tu. Z tego Rzymu. Taki, zaczyna się robić taki głupi moment. Taki mały kraj po prostu mi rozwala wszystko. A jeszcze nie mam pieniędzy, bo jestem na mega minusie. Dobra, na szczęście tutaj 8 koła już przypłynęło. Tutaj już też ich łamiemy. A to jeszcze Francja zajmuje Włochy. Okej. Okay. Dobra, Norwegia już tutaj posprzątana. Tutaj też ich wywalam. Aha, tutaj mi się znowu desantowali. A, tutaj znowu wchodzą. Nieważne, nie było tematu. A jeszcze Włochy tu nagle tereny zyskały, nie? Co się dzieje? Jeszcze 4 tysiące tutaj Norwegów coś chce zrobić. No ja nie wiem, ja naprawdę już mam dosyć. Tylko tak, z Norwegią to już dobra, to już mogę zakończyć temat. Zero. Jesteśmy z nimi na zero. Teraz tylko te Włochy dojechać do końca. Dobra, cyk i cyk. Okej. Tak, na pewno bierzemy te tereny tutaj od Włoch. Rzym sobie weźmiemy i coś takiego. No i pięknie, Włochy takie malutkie. Tą armię w końcu mogę wywalić. Będę mógł w końcu jakieś tutaj... pieniądze zarabiać. Trzeba to wszystko teraz asymilować. Dobra, zobaczmy jak wygląda ranking, bo gdzieś tu już się kręcimy wokół tego 10 miejsca. Do 5 miejsca no jest jeszcze kawałek. No tutaj ze Stanami, z Rosją, no nie mamy szans. To jest Chińska Republika Ludowa. Na pewno tutaj trzeba atakować te tereny europejskie, no bo one są najwięcej warte. W ogóle co się stało z Hiszpanią? Halo Hiszpania. O, mamy wojnę z Portugalią. Portugalia jest 30. No dobra, to coś tam podbicie takiego kraju na pewno coś nam da. Co to się stanęło z tymi literami, to nie wiem. Rusek, my koledzy? My koledzy. Jeszcze popraw relacje, ale z iloma krajami oni mają wojnę. Dobra, tutaj niszczymy jakąś flotę i od razu na Lizbonę dawaj. 47 tysięcy na pewno da radę na Lizbonę, dokładnie. A to jest stolica. Tu bym wysłał 8 tysięcy, a tu armię bym podzielił tak o na pół. Tylko żeby mi nie weszli zaraz na Lizbonę z powrotem. Cyk i cyk, okej. Okay. Może zostawimy na tej Lizbonie jakieś 1,5 kapla. Wy tutaj, a wy do góry. Ale coś mała ta Portugalia, tak mi się wydaje.
O, ty, tam się obronili, skubańcy, dobra. No tak, inaczej. Tutaj trochę przerzucimy wojska. Tutaj też. I do przodu chłopaki. Pyk, pyk, okej, okay. Hej. Portugalia na szczęście pada. A, dobra, coś mi się tam przebili. Zwykle pod jakimś dziwnym kątem, z kosem. No i dobra, gdzieś tam mogą mieć jakąś wysepkę. Mówię, że tą część kontynentalną. Z Maroko mamy tutaj takie średnie tematy, stosunki i tak dalej. Trzeba uważać na nich. No właśnie, Maroko tutaj, jakbyśmy podbili Hiszpanię, to na pewno byśmy mieli fajne tereny, a tutaj widać, że oni, no, że tak powiem, stabilności w tych prowincjach nie mają. I moglibyśmy to wykorzystać. Tylko pieniędzy trochę nie mam, ale to zaraz się ogarnie. W sumie już jesteśmy top 5, tego co widzę. A, ale jeszcze to Maroko pokonamy. No dobra, to lecimy. Czwarte miejsce już nawet mamy. Szybko rośniemy. Rozlewanko. Cyk. No i właśnie tutaj z tego co widzę, to oni tutaj jednostek nie mają. 170, jakieś tam 200. Po prostu nie mogą tutaj wystawiać armii. Co nie oznacza, że tej armii nie ma, bo może zaraz przyjść. O, właśnie. O, właśnie. 50. 55 tysięcy. I że tak powiem, potrzebna pomoc. Rekrutuj tu ile się da. 29, okej. Okay. Trochę ich tutaj tam wyparowało. Ja to bym tak powysyłał armię, żeby ona się tutaj skoncentrowała na południu. Dobra, 16 zostało. O kurde, tutaj trochę tak przesuwać jednostki po froncie. Dobra, tutaj nie mogą sobie atakować, bo to małe liczby. Dobra, tutaj weszli. Ale tutaj już też, dobra, trochę ich wypali. Trochę tutaj wypalanko. Tutaj sobie powystawiam jednostki. Trochę pieniędzy się już zebrało, bo i tyle armii padło. Coś takiego porobimy, żeby tutaj zebrać armię. Okej. Okay. No i właśnie, tutaj już powoli. Zaraz ich wypchniemy z tego co widzę. Dobra, tutaj wywaleni, okej, okay, bardzo miło i sympatycznie. Okej, okay, dobra, to tutaj już możemy się zacząć dalej rozlewać. No była taka chwila grozy, no te 55 tysięcy zrobiło wrażenie. Raczej już z taką drugą armią nie podejdą. O, teraz jakieś desanty będą tutaj szykować. O, właśnie, odbicie Gibraltar, tutaj też stanie sobie coś takiego. O kurde, tutaj jakieś 3 tysiące chce się zdesantować. Dobra, czyli tak o, te armie będą szły tutaj do góry. Tutaj na plec 9 tysięcy. Dobra, wiesz co, ja podziękuję. Ja chyba wezmę te tereny, które po prostu mogę. Coś takiego, o, piękne, pół Hiszpanii. Zgodzisz się? Zgodzisz się. Bardzo dobra decyzja, bo jak ja widzę te desanty na plec, to podziękuję. O, jeszcze tutaj sojusz, Algeria, pewnie. Sojuszniku drogi. Ty, czekaj, ale gdzie jest ta Algeria? Aha, to jest Algeria. Nie, to jest Libia. No gdzieś tam mam tego sojusznika, ale dobra, moi drodzy, mamy czwarte miejsce, więc coś tam się udało tym Monako zrobić. No tutaj byśmy mogli dalej tępić tą Europę. I na pewno tutaj wyzwanie byłaby Rosja i Stany Zjednoczone, no bo Rosja jest przeogromna. Tutaj w ogóle byśmy pewnie teraz podbijali sobie to Maroko do końca. Myślę, że tutaj Afrykę Północną byśmy mogli zdobyć i w ogóle tak zająć tutaj basen Morza Śródziemnego. I nawet stworzyć Rzym. I później byśmy się tłukli z Rosją. Ale tutaj udało się. Z bardzo malutkiego państwa udało nam się stworzyć no czwartą potęgę, więc cel odcinka został zrealizowany. Więc ja mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o łapce w górze, komentarzu i subskrypcji. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, trzymajcie się, hej!